Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jedziemy do pięknego miasta Granada. Nie, do jakiego miasta Granada? Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jedziemy do pięknego, tak mi się wydaje, miasta León, które Wam pokażę i które sam zobaczę po raz pierwszy. I zatrzymaliśmy się na chwilę, dlatego że pokażę Wam zaraz piękne wulkany na horyzoncie. A tu jest ciekawostka. Jest takie rondko jakieś przy wjeździe przy drodze i jest zdjęcie komendanta Tomasa Borge Martinez'a. Podejrzewam, że jest to ktoś związany z partyzantką lewicową w Nikaragui. W każdym razie w napisach na dole podam, o co chodzi. Sępy latają na niebie. Dobra, tam widać na horyzoncie daleko jakieś wulkany, ale największy wulkan jest tu po prawej. Chciałbym go pokazać z drona, ale niestety drony w Nikaragui są zakazane. Zabierają przy przylocie, więc w ogóle nawet go nie zabierałem. Sprzedałem swojego drona w Salwadorze. To jest wulkan, którego nazwę teraz podaję na dole. Jest ogromny i rozciąga się nad jeziorem, czego akurat nie widać, bo jeziora nie widać, ale może zobaczymy to z drugiej strony. Zobaczcie, uwielbiam te ciężarówki. Uwielbiam te stare ciężarówki marek, takich jak z tego co pamiętam Kenworth i Peterbilt, jeżeli coś źle wymawiam to sorry. W każdym razie resorakami, takimi właśnie tirów, jak to się mówi potocznie, oczywiście samochodów ciężarowych z naczepami, bawiliśmy się z moim przyjacielem Darkiem Darajem Brzozowskim, którego serdecznie pozdrawiam. Piękne, masywne ciężarówki z kominami i jeszcze z pokojami z tyłu, gdzie można spać i przyjmować gości. Po około 2 godzinach drogi, przejechanej leniwym tempem, dojeżdżamy do miasta León, położonego na północ od stolicy Nikaragui, Managui. Jest gorący listopadowy dzień, temperatura przekracza 30 stopni i podobnie jak w innych tropikalnych krajach, ze świecą szukać tu ludzi wypoczywających w słońcu. Drodzy Państwo, przed Wami Iglesia La Merced, czyli Kościół La Merced. Jest to kościół, pod którego budowę pierwszy kamień położono w roku 1762, czyli na długo przed tym, jak Nikaragua odzyskała niepodległość od Hiszpanii. To nastąpiło w 1821 roku. Niespecjalnie jestem fanem ogólnie zabytków i kościołów, tak więc pozwolicie, że pokażę Wam go po prostu. A na Wikipedii se doczytacie więcej. Pół żartem, pół serio, ale kto mnie zna i ogląda moje vlogi, ten wie, że raczej na architekturze się nie skupiam. Po prostu mnie to nie interesuje. Wolę kupić hot doga u lokalnej pani i ją nagrać i z nią pogadać. Wydaje mi się to ciekawsze. Jesteśmy w León. León to miasto położone trochę na północ od Managły i jest tu znacznie goręcej zarówno niż w Managui, jak i w Granadzie. To się czuje. Są teraz 33 stopnie i trzeba iść się napić czegoś chłodnego. Od razu po wyjściu z samochodu jest gorąco. Jedno co mogę powiedzieć to, że uwielbiam tę pogodę tutaj. To jest po prostu coś cudownego. Jest też coś, do czego nie mogę się tutaj nigdy przyzwyczaić, ale co uwielbiam, a mianowicie to, że mamy Boże Narodzenie i drzewko bożonarodzeniowe już jest gotowe i palmy. O, gdzie jesteś, palmo? Tam. Dobra. Przy czym nie mamy jeszcze połowy listopada i już wszędzie są drzewka bożonarodzeniowe. Na Filipinach było od początku października, tak więc już przywykłem. Pasando la sombra? Vamos. Ta fuerte la calor. To jest ta umiejętność i przyzwyczajenie właściwie, które zawsze mają ludzie z takich państw, gdzie jest tak gorąco, właśnie jak Filipiny czy Nikaragua, że ludzie szybko znajdują cień i się w nim chowają, żeby się nie spocić, żeby się nie opalić, żeby się nie spalić i żeby się nie zmęczyć. Zamówiliśmy sobie przed chwilą takie dwie miski smoothie, energy bowls to się nazywa, i bardzo dobre, więc należałoby powiedzieć hiszpańskim Nika Bia Cachimba. To z kolei jest przepyszny sok, a właściwie takie smoothie z pitai, czyli ze smoczego owocu, dragon fruit. Do tego jest tutaj limonka i trochę pomarańczy. Nie jest to za słodkie, bez cukru, pyszne i orzeźwiające. Zimne. Ketuani jest Nicaragua, tuani significa? Tuani significa cool. O sea, son varios sinónimos. Está Bia Cachimba, salvaje, tuani, dia verga. Ese es un poco vulgar, pero también funciona, jodido, chunche. Chaval es como chico, sí. Sí. El chamo en Venezuela. Ajá, el chomporoco. ¿Significa? Chomporoco es, por ejemplo, when you get a haircut y te lo cortan mal, unos más grandes que otras, y dice, uy, te quedaste chomporoco. Si puedes decir, ¿qué es la diferencia? Porque tú eres de Managua, ¿sí? Bien sí, de Managua. Super Managua. Entonces, ¿la diferencia Managua y Granada o León? Por ejemplo, en Managua es full ciudad. Ahí puedes ver como que todos los edificios, un tráfico de la verga. Horriblísimo. No sé si puedo decir malas palabras ya. Yo tengo que cortar esas malas palabras. Ok, no voy a volver a decir. Así se habla aquí, ¿sí? Sí. Entonces hay un tráfico horrible y la vida es más agitada y todo. Se vive mejor, pero pues depende de la persona. En León y Granada es súper tranquilo y pueden ver a la gente que saca su silla en las aceras para estar agarrando aire y estar chismeando con el vecino.
Entonces, aunque son ciudades oficialmente, es como vida de pueblo, ajá, ¿sí? Es como más vida relajado. De pueblo. Sí, en Managua sí es un caos. Dice, hay algo súper interesante, que solo en Managua hay cine. En ninguna otra parte de Nicaragua hay cine. Solo en Managua hay. Interesante. Ahí van las fotos, miren. Ahí van las fotos. Andan con el enano cabezón. ¿Sobre qué estás hablando? Sobre la gigantona, aquella que está allá. Que es como una muñeca que la carga un hombre y va acompañada con el enano cabezón. Y dicen coplas, rimas, y van acompañadas de ritmo, música. Esta es el altar de la Purísima, que se celebra los 7 de diciembre de cada año y consiste en que la gente hace sus altares a la Virgen, uno llega, le canta y obsequian diferentes cosas como los carritos, la escoba, flores, naranja agria y caramelo. Entonces, si me quedo hasta 7 de diciembre, puedo ver eso. Sí. La fiesta. Y ven, se hacen todos los cantos a la Virgen. Y es una fiesta muy bonita. Y se hacen aquí, ponen altares grandes y llegan bandas a tocarle también. Ale, pięknie wygląda teraz z tymi murami ta katedra. Ok, preguntaste si se puede entrar. Sí, y Salam Aleikum no va a poder entrar porque está cerrado. Solo abren de lunes a sábado y está cerrado, ¿no? Entonces Salam Aleikum, que significa como hola en árabe, sí, no, creo. No, Salam Aleikum es salado, como que... No se puede. Que no se puede. Como okay. Que algo no se va a dar. Una cosa muy nica. Aha, Salam Aleikum. Zaraz obok tej pięknej katedry możecie zobaczyć maka, który jest dobrze, że tak powiem, wklejony w otoczenie. Nie razi tutaj wielkim czerwono-żółtym logo, tylko no często tak jak w Polsce i w różnych innych europejskich krajach, po prostu musiał spełnić pewne wymagania, żeby w ogóle móc tutaj działać. Asado, ok. Gracias. Tu jest budynek, prawdopodobnie szpital, i macie flagę Nikaragui. No tutaj macie flagę rządową, czyli tak jakby sandynistyczną, związaną z ruchem lewicowym, który rządzi tutaj. Znowu od 2007 roku. Zobaczcie, tutaj jest ulica zamknięta dla ruchu drogowego, tylko dla pieszych. Tak w ogóle właściwe miasto León mieściło się niegdyś 30 km na wschód, bliżej wulkanu, którego nazwę teraz podaję na dole, bo się aż tak nie wykułem, ale niestety erupcja tego wulkanu spowodowała, że miasto przeniesiono na zachód, tu gdzie mieści się teraz. Nastąpiła ta erupcja w 1610 roku. Tak więc stary León mieści się 30 km stąd, można go zwiedzać. Został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO przez to, że jego struktury, ulice są niezmienione. Było to głównym argumentem. My natomiast dzisiaj jesteśmy w Nowym Leonie, co no może nie do końca widać, bo ten Nowy León powstał w 1600 którymś tam roku. Nowy to jest takie w cudzysłowie wzięte słowo w tym przypadku, dlatego że ma on już ponad 400 lat. ¿Tienes poquito de frío? Sí. Lo interesante es que nunca pensé que iba a decir esto, pero tengo frío en León, de las ciudades más calientes de Nicaragua.
Dice esto que estamos a 84 Fahrenheit. Entonces, ¿ustedes aquí usan, no usan metros? No. ¿Como miles o kilómetros? Kilómetros. Kilómetros, pero usan Fahrenheit y usan... No, 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 yo uso Fahrenheit. Ah. Aquí se usa el Celsius, pero yo uso okay. Fahrenheit. Okay. Es que es más fácil de entender. Por ejemplo, si está a 100, es tipo 100%, es súper caliente. Y entre más va bajando, o sea, se entiende mejor, no sé. Aquí se entiende mejor, pero en Europa, donde cero en Celsius significa que se congela el agua, es mejor usar Celsius. Porque sí. Cero se congela en agua y menos que cero. Por aquí se usa el Celsius, pero yo personalmente y algunos cuantos excepciones usamos Fahrenheit. Okay. No tengo Celsius. Una guía muy interesante. Que usa Fahrenheit en un país donde usan usa Celsius. Celsius. Są takie momenty z życia vlogera, których często nie ma we vlogach, no bo po prostu są nudne. Teraz na przykład specjalnie muszę iść do samochodu po to, żeby wziąć jaśniejsze szkło, żeby pokazać wam wnętrze największej katedry w Ameryce Środkowej, którą pokazywałem wcześniej z zewnątrz, więc no cóż, idziemy 10 minut, będziemy szukać tego szkła, czyli obiektywu, założymy go i zaraz się zobaczymy w środku katedry. No ale jest to robota, którą trzeba wykonać, bo w przeciwnym wypadku nie będzie vloga. Entonces eso es 18 años, centenario. Okay. Słuchajcie, wracałem ze szkłem i przechodził stragarzami po prostu, no przechodził stragarzami, był obok. Tiene un sensor de limón que me regalé. Sí, claro que sí. Do you know how to say it in Polish? ¿Qué? Cheers. No. How do you say it? Na zdrowie. Na. Na? Zdrowie. Na zdrowie. No, na zdrowie. Na zdrowie. Ja się nie znam na alkoholach, ale jeżeli piję i za bardzo mnie nie gryzie w język, to chyba jest dobre, bo o to chodzi. Chociaż moim ulubionym chyba nadal jest Don Papa z Filipin, bo jest taki słodkawy. Pewnie ten jest bardziej wytrawny, mniejszy styl, nieważne. Zdróweczko. Se ponen debajo de la muñeca y ya la bailan y dicen copio. Gracias, chicos. Gracias. Jesteśmy na ulicy, gdzie podobno są graffiti związane z rewolucją. Okej, dialo zveo. Murale, które widzicie, nawiązują właściwie nie do rewolucji, a do wydarzeń z 23 lipca 1959 roku, kiedy to krajem rządzili Somozowie. Tego dnia Gwardia Narodowa otworzyła ogień do studentów protestujących w związku z podobnym wydarzeniem sprzed miesiąca. Zginęło 4 studentów, a 30 osób zostało rannych. Trochę napieprza deszcz, ale czego się nie robi, żeby materiał był dobry. Fajny dzień, naprawdę fajny dzień. Cieszę się, że znowu jestem w podróży. Tęskniłem za tym. Mira, si no lo he escuchado antes, cómo se pronuncia, yo diría Nicaragua. O algo así. Pero ahora que ya te escuché, sé que se dice nicaraguanchik. O algo así. Muy bueno, nicaraguanchik, nicaraguanka. Nicaraguanka y la otra, ¿eh? Nicaraguanchik. Nicaraguanchik. Sí. Veo, se aprende Congrats. Algo nuevo. Podemos decir que hablas polaco. Ya hablo polaco. To tyle z miasteczka León, które mi osobiście bardziej się podobało niż Granada. Ale to pewnie zależy od wielu czynników, jak to w życiu bywa. Na przykład od tego, czy się dobrze ze sobą czujesz, co się w twoim życiu ogólnie dzieje i tak dalej. Dzisiaj będzie luźny vlog, bo jak to mówią Wenezuelczycy, tengo raton, czyli mam mysz. Nikaraguańczycy z kolei mówią raczej tengo goma, czyli tak jakby mam gumę, jestem gumowy. A my Polacy mówimy mam kaca. I żeby było jasne, kac nie wynika z nadmiaru alkoholu, to po prostu wiek. Mieszkam w fajnym miejscu, zielono,
bezpiecznie dosyć. Choć mimo tego, że całe to ogromne osiedle jest ogrodzone i składa się z wielu, wielu uliczek, to wiele domów ma nadal człowieka po prostu, który się przygląda, kto chodzi. Wiecie, no paranoja latynoamerykańska. Bezpieczeństwo. Niestety te lokalne odpowiedniki Ubera nie najlepiej działają. Za każdym razem, tak jak w Wenezueli było w innej aplikacji, tak tutaj trzeba zawsze napisać, gdzie dokładnie się znajduje. Właśnie ten pan do mnie napisał. Dzień dobry, gdzie pan się dokładnie znajduje? Więc mam już przygotowaną lokalizację, którą mu wklejam. Opis. Okej, w porządku, już jadę. Nie zawsze tak było. Adresów nie ma w Managui od czasu ogromnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło to miasto w 1972 roku i zniszczyło je niemal doszczętnie, w związku z czym po prostu nie wrócono do adresów. I od tej pory mieszkańcy Managui po prostu, jeżeli chcą gdzieś dojechać, to tłumaczą. Tu skręć w prawo, tam skręć w lewo, omijasz wulkan i jesteś, ziomku, na miejscu. Ogólnie jest dużo tłumaczenia i machania rękoma. Dzisiaj będzie luźny vlog, a propos wulkanu, to właśnie do wulkanu dzisiaj się przejedziemy. Mam ochotę nagrać takiego luźnego vloga. Chcę się przejechać zwykłym nikaraguańskim autobusem i chcę was zabrać ze sobą, żebyście zobaczyli, jak to jest. Jesteśmy w tym momencie przy targu, bo tutaj stąd odjeżdżają autobusy do Masaya. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama ese lugar? Huembe. Puerto Huembe. A, okej, okay, okej, gracias. I stąd odjeżdżają autobany. Specjalnie chciałem się przejechać tak zwanym chicken busem. Chicken busy one się nazywają, czyli właśnie takie. Poamerykańskie, co kiedyś były z cool busami. Jak wiecie, mam słabość do wszelkiego rodzaju przeróżnych wehikułów, dużych kombajnów, ciężarówek i autobusów. W związku z czym właśnie nie mogłem przegapić czegoś takiego, będąc w Nikaraguj. A jedziemy tam, czyli do miejscowości Masaya. A tu jest Jezus Chrystus. Ten gdzie indziej jedzie z tego, co się dowiedziałem, a ja jadę tym do Masaya. Nie wiem, ile kosztują bilety, ale podobno jest bardzo tanio. Czekajcie w ogóle, jaki to jest wehikuł. Ciekawe, jaki rok produkcji. Gracias! Kupiłem dwie wody. Za 40 tordob trzeba nawadniać organizm przy tym gorącym. Wchodzą różni sprzedawcy z różnymi czekoladami i tak dalej, różnymi chrupkami. Jest strasznie gorąco, strasznie gorąco. Masayo, Masayo, Masayo! Adiós, los chocolates de Córdoba. Adiós, los chocolates de Córdoba, los chocolates. Chocolates de Córdoba. Bueno, okej, okay, está bien. Od dziecka kupię, nie? Uno, por favor. ¿Cuánto es? Okej. Okay. Kupiłem coś takiego, w sumie głodny nie jestem. Pani z pizzą teraz w ogóle chodzi. Dzisiaj będziemy na wulkan, który jest niedaleko miejscowości Masaya i chcę się wybrać do Masai. Dlaczego? Ano dlatego, że Masaya to jest takie nikaraguańskie legionowo. Jest to miejscowość położona niedaleko stolicy, więc myślę, że tam więcej zobaczę takiego zwykłego życia i dlatego chciałem się takim podmiejskim autobusem właśnie do tego nikaraguańskiego legionowa przejechać. Zatem jedziemy. To jest ciekawe, bo ten pan od wody wsiadł tam przed chwilą na przystanku i myślałem, że pojedzie z nami, a on wysiadł 100 metrów dalej i po prostu sobie tam wróci. Wiecie, w większości świata nie jest tak, że przystanek jest tam, gdzie jest powiedziane, że jest przystanek, tylko kierowca się zatrzymuje tam, gdzie chcecie. Na przykład w takich Filipinach, Indiach i tak dalej, co oczywiście spowalnia pojazd i powoduje, że podróż jest dłuższa. Dobra, tam jest mój autoban, dojechałem na miejsce. Jest tu dużo, jak widzicie, chicken busów. Te są w oryginalnych żółtych kolorach. Wylądowałem w sumie na targu miejskim, bo tutaj dotąd przyjeżdżają autobusy. I mógłbym w sumie czuć się niepewnie, ale powiem wam, że czuję się dosyć bezpiecznie. W Nikaragui jest bezpiecznie, no, jest bezpiecznie. Aczkolwiek jest głośno, kolorowo. To jest ciekawe. Słyszycie, co się dzieje? Ni quiromo la olla, Catarina, ni quiromo. Ni quiromo la olla, Catarina, ni quiromo.
Koleś po prawej woła kogoś, a koleś po lewej zapytał mnie, czy robię zdjęcia, mówię, że nagrywam wideo. Mówi, to zaczekaj, gdzieś zadzwonię i pewnie będę teraz miał problem. Koleś po prostu mnie poinformował, że nie można nagrywać tam w tym miejscu, ale nie ma żadnych problemów w związku z tym później, także luźnie. Idę sobie więc ulicami Masai i widzę, że pomału zaczyna kropić. To się może źle skończyć, no ale zobaczymy. No dosyć intensywnie zaczęło padać. No dobra, musiałem się serwować ucieczką stamtąd pojazdem zwanym taksówką i za 70 kordob, czyli 2 dolary. Przepłaciłem na pewno, mogłem zapłacić 5 zł może. Ale spoko, no uratował mnie koleś. Zabierawszy po drodze swoją mamę i siostrę, dostałem się do stacji benzynowej obok ronda San Jeronimo, czy też Jeronimo, nie wiem jak to się w sumie czyta. Ale czy dostaniemy się na wulkan, nie wiem. Szkoda, że Masai nie mogłem zwiedzić. Podobno jest tam fajne miejsce z różnymi tradycyjnymi dla tego rejonu przedmiotami, różnymi artefaktami i jak to się nazywa? A, rękodziełem, z rękodziełem właśnie, no ale niestety nie udało się. Był to krótki pobyt w Nikaragui, który mogę wam serdecznie polecić jako jeszcze stosunkowo nieodkryty i niezbyt popularny kierunek. Nikaragua to kraj piękny, bezpieczny i co w sumie jest standardem w Ameryce Łacińskiej, z fajnymi ludźmi, choć z dość skomplikowaną sytuacją polityczną. Ta ostatnia miała niewątpliwie wpływ na moje samopoczucie podczas tego pobytu, zwłaszcza w związku ze zbliżającym się lotem na Kubę. Najpierw niewpuszczenie Tomka Surdela, później moje tłumaczenie się na granicy z aparatów i mikrofonów i pokazanie kanału bez planu Daily, żeby nie wzbudzać podejrzeń, aż w końcu historia Cash'a. Cash odwiedził kubańską ambasadę w Salwadorze, gdzie pracownik po wyszukaniu mnie po nazwisku w Google odmówił przyznania nam kubańskich wiz, tak zwanych tarjetas de turista, przy okazji zabierając kopię naszych paszportów i biletów. I o ile to jeszcze nie byłoby zbyt podejrzane, to już fakt, że na jadącego autobusem do Nikaraguje Cash'a czekano, wiedząc, że jest youtuberem i przepytywano go przez 1,5 godziny, wzbudzało nasze obawy. Po pierwsze, czy nie będzie komplikacji z wylotem z Nikaragui, po drugie, z wlotem na Kubę. Wracamy na ulicę miasteczka Masaya, skąd przeniesiemy się do pobliskiego wulkanu. Pierwszego wulkanu, jaki zobaczę w swoim życiu. Dobra, mordeczki, teraz śmigam na manualnym szkle, także za bardzo mnie pewnie nie będzie widać. Wjeżdżaliśmy na górę tutaj. Po raz pierwszy będę przy wulkanie, więc żeby nie przedłużać i nie zawracać gitary moją twarzą, odwracam kamerę i idziecie ze mną, tak jakbyście wy to widzieli i przeżuwali. Po raz pierwszy jestem w życiu przy kraterze wulkanu. To jest ogromne, bardzo wysokie, kilkaset metrów ma. Na pewno nie wygląda to aż tak super w kamerze, ale uwierzcie mi, robi wrażenie. Choć w sumie, jeżeli miałbym coś komuś z was doradzać, to chyba jednak lepiej nie przychodzić tu w nocy, tylko w ciągu dnia, bo ten krater robi ogromne wrażenie, jest bardzo wysoki, a sama lawa, no to lawa świeci. W nocy świeci bardziej, ale wydaje mi się, że lepiej chyba zobaczyć to wcześniej. Dobra, pod koniec dnia wyskoczyliśmy na fast food lokalny. To znaczy nie tyle fast food, co właściwie lokalne jedzenie. Tutaj macie coś z jajka zrobione. Tutaj są platany, to są takie platany, które są platanos maduros się nazywają, czyli takie dojrzałe banany, można powiedzieć, które się smaży. Tutaj macie taco de carne, to jest enchilada. To jest taka tortilla po prostu z ryżem i z mięsem. A to jest po prostu ziemniak smażony, torta de papa się nazywa. A tam z tyłu macie jakiś sos z mięsem. A tutaj pan ma jakieś mięsiwa, z tego co widzę, bliżej mnie kura, a dalej chyba pieniądze. Przy czym pomyliłem się wcześniej, bo to nie jest jajko, tylko ser. To jest taki wędzony ser, można powiedzieć. A to jest gallo pinto, czyli ryż z fasolą. Za Kubę, dziku! Zdrówko! Za Kubę! No dobra, jest nasz ostatni moment praktycznie w Nikaragui. Jesteśmy już gotowi z Cash'em do wylotu. Pijemy sobie kawkę. Cash mi dał przed chwilą moją tarjeta de turista, czyli kartkę taką, którą kupił w Salwadorze. I dzielimy na połowę 7000 euro, które Tomek Surdel przywiózł z Polski. Cash dzieli cash. A euro musimy mieć dlatego, że dolary już nie są na Kubie akceptowane. Przyjechaliśmy na lotnisko 3,5 godziny wcześniej po to, że gdyby były jakieś pytania tutaj na temat tego, co filmowaliśmy i tak dalej, no to po prostu, żebyśmy mieli czas na wylecenie z tego państwa. No siema, jesteśmy na dość pustym lotnisku w Managui. Jest godzina 12:20 mniej więcej, za 2 godziny lot. I dzisiaj stąd w ogóle wylatują 3 samoloty. Jeden do Panamy i 2 do San Salvadoru, do stolicy El Salvadoru. Wszystko poszło bez najmniejszych problemów, po prostu nas wypuścili
także panikowałem trochę z tym, że mogą nam robić jakieś problemy tutaj. Gorzej było z wjazdem, jak już wpuścili, to wyjazd bez najmniejszego problemu. Zresztą nie można Nikaragui porównywać do takich państw jak Wenezuela czy Kuba, no bo jednak sytuacja jest tutaj mniej dramatyczna, aczkolwiek też daleka od ideału. Nagram was przez sekundkę, bo właśnie vloga też tutaj nagrywam z podróży. Okej, zobaczcie, teraz właśnie prowadzę live'a dla patronów. Jest to ekskluzywny live dla patronów, bo moja grupa patronów jest grupą bardzo ekskluzywną i niewielką. Dobra, jesteśmy już w samolocie panamskich linii lotniczych. Bardzo fajne siedzenia są. Najważniejsze, że siedzisz przy oknie. Usiądę przy oknie, pomyślałem. Będę mógł ponagrywać widoki. Pierwsza połowa za nami. Przynajmniej uciekliśmy z Nikaragui. Na tyle dobrze. Teraz ekscytacja, bo podróż na Kubę. Za 4 godziny. Dobra, plan B jest taki, że jeżeli mnie nie wpuszczą na Kubę, to Kolumbia. Cali. Lotnisko w Panamie jest drogie. Ile zapłaciłeś? Nie rozmawiajmy o tym. Zobaczcie, kupiłem sok, sałatkę niedużą i tortillę taką z łososiem i espresso. No i kosztowało to 100 zł. Nie mówcie moim patronom. Mamy lecieć od bramki 207, ale zawołali nas do bramki 208 i sprawdzają nasze bagaże, bo tylko można mieć jedną walizkę, małą oczywiście i jeden bagaż podręczny. Ale wygląda na to, że Kubańczycy zabierają cholery rzeczy ze sobą. W związku z czym sprawdzają ich, żeby nie mieli nic więcej. Wpuszczą czy nie wpuszczą? No ja już się zacząłem delikatnie stresować. Ja mówię do Kesha, no ale stary, przecież tutaj już by nas poinformowali. Ja mówię nie. Tomka Surdela jak leciał do Nikaragui, poinformowali przy samej bramce. Przy bramce powiedzieli mu, przepraszam, pan jednak nie może polecieć. I Tomka bagaż poleciał do Nikaragui, czyli jego bagaż może polecieć do Kuby. Na Kubę. Dziwnym tapem, jak podchodzimy do bramki, to pojawiło się w okolicy 3 żołnierzy. Nagrałem to zbliżenie jak wujek na wakacje. No to przynajmniej postawimy nogę na kubańskiej ziemi. Nie, już jest adrenalinka się włączyła teraz. Już naprawdę czuję to zajaranie podróżą, bo jest naprawdę duża szansa, że dzisiaj będziemy spali w Hawanie. Do zobaczenia na Kubie. No dobra, wylądowaliśmy w Hawanie. Kesz teraz poszedł do toalety, więc nie wróci za szybko. Bo tą w korku, a ja chciałem wam pokazać, że faktycznie chyba brakuje tutaj produktów, bo zobaczcie, że pan tutaj przewozi parę czapek i kapelusze na głowie. I sporo osób tak robi, więc prawdopodobnie chodzi o to, że po prostu, żeby to sprzedać tutaj, tak mi się wydaje. Jak było? Jechaliśmy na Kubę. Kompletnie bez żadnego problemu i pierwszy szok, taki, że byliśmy na lotnisku, bo dosyć długo czekaliśmy na mój bagaż. 90% osób pracujących tam przy odprawie bagażu i tak dalej, sprawdzania, to są kobiety, z czego wiele wyglądało na takie mocno wschodnie klimaty. A ja widzę tutaj, że stoi Łada. Jest pięknie. No to coś w stylu Warszawy. Ale ciekawe, czy to jest pod turystów, czy taki jeździ. No, to się dowiemy już jeżdżąc po mieście. Jak to jest z tymi starymi samochodami na Kubie, dowiecie się z pierwszego odcinka kubańskiej serii, który opublikuję już w środę. Tymczasem pozwolę sobie przypomnieć, że jutro kończy się zrzutka Pomocna Łapka 2, której celem jest pomoc dla zwierząt z Port Barton na Filipinach. Zachęcam oczywiście do udziału w tej zrzutce, bo każdy grosz się tam liczy. I życzę wam miłego dnia. Cześć!